nazywam się Paweł Górski, przedstawię Wam prezentację na temat PHP Unit, jak zacząć pisać testy automatyczne. Opowiem, co to jest w ogóle PHP Unit, jak skonfigurować, jak ustawić sobie środowisko. Napiszemy pierwszy test, pokażę, jak je odpalić, te testy, i może jakieś pytania będą, to próbuję odpowiedzieć. Zaczniemy od. Co to w ogóle jest PHP Unit? To jest framework tak naprawdę do testów jednostkowych. Jest rozwijany przez Sebastiana Bergmana. I co daje nam PHP Unit? Jest to narzędzie, które pozwala tworzyć właśnie testy i organizować je w takie zestawy, w grupy. Odpalamy go przez linię command. No i istnieją też różne nakładki, na przykład ja pokażę, jak odpalić to, integrować ze PHP Stormem. Natomiast wszystko generalnie odpala się, można odpalić wszystko z linii command. Opowiem też o data providerach. Jest to taka funkcja, która pozwala wrzucać, że tak powiem, dane do testów, przygotować takie na przykład markupy, generować dane. Pokażę to później na przykładzie, jak to wygląda. Możemy także podpinać bazy danych, możliwość testowania wyjątków, generować raporty, ile na przykład mamy błędów, ile testów nam przeszło, jaki jest procent pokrycia kodu testami. To do tego potrzeba i debuga, też pokażę, jak to odpalić w Stormie. No i jest to zintegrowane także z Selenium, czyli jeżeli ktoś chce już takie bardziej funkcjonalne testy, to też ma do tego dostęp przez Selenium. PHP Unit to są tak naprawdę testy jednostkowe, czyli to są te pierwsza jakby warstwa testów. Testy dzielą się, tak naprawdę możemy powiedzieć, zależy w jaki sposób je podzielimy, ale są takie bardzo bazowe, testują pojedyncze klasy, pojedyncze metody. Testy integracyjne już są bardzo złożone, czyli testują, jak nasz kod działa. No i testy akceptacyjne, systemowe, są to już takie testy bardzo złożone, czy nas tak naprawdę system działa tak, jak chcemy. Natomiast testy jednostkowe są, tak jak mówiłem, takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy testują. Na przykład, jeżeli mamy klasę walidacji i jest tam metoda typu sprawdź numer telefonu, nie? Czyli możemy sprawdzić, czy telefon jest poprawny, ale nie sprawdzimy, czy ktoś na przykład dobrze użył tej klasy, bez formularzu. Do tego służą właśnie już testy funkcjonalne. No i co dają nam testy jednostkowe? Redukują małe i powtarzalne błędy. Potwierdzają, że nasz kod działa tak, jak myślimy, że działa. Są szybkie, działają w sposób automatyczny. Tu najczęściej podłącza się je na przykład w buildach, czyli przed każdym deployem, na przykład na produkcję, na jakiś serwer testowy, odpalamy te wszystkie testy i sprawdzamy, czy na pewno wszystkie są nadzielone. Tak jak mówiłem, sprawdzają mały fragment kodu, jednostkę, czyli też dlatego też się nazywają jednostkowe, czyli klasę, metodę lub jakiś zestaw klas. I tak naprawdę one możemy odpalić bez posiadania jakiegoś serwera, czy testują tak naprawdę kod, sam kod. No i to, co jest bardzo ważne, mogą zredukować, bo to nie jest powiedziane, że na pewno zredukują, prawdopodobieństwo błędów regresji, czyli jeżeli dopisujemy jakieś nowe funkcjonalności, testujemy je za każdym razem, odpalamy te testy i mamy w zasadzie może niepewność, ale duże prawdopodobieństwo, że nic się nie zepsuło innego przy okazji. Czy unit testy chronią przed bugami w 100%? Mamy przykład testów jednostkowych, czyli testy przeszły, bo zamek działa. Natomiast ktoś to źle zintegrował i system nie działa tak, jak powinien, natomiast testy by nam w tym przypadku przeszły, nie? Czyli to nie jest tak, że testy jednostkowe dobrze napisane chronią nas przed wszystkimi kłopotami.
Czego nie dają nam testy jednostkowe? No, pewności, że ktoś dobrze zaimplementował ten nasz kod, nie? Czyli jeżeli tworzymy klasę walidacji, na przykład e-maila, no to możemy napisać test, który sprawdzi, czy e-mail jest poprawny. Natomiast no, nie mamy gwarancji, że ktoś użyje tego w dobry sposób, nie? Czyli do tego byśmy musieli napisać już testy funkcjonalne. Tak, czyli taki następny przykład, że niby wszystko pasuje, ale nie do końca. No i pokażę teraz instalację. Najlepiej użyć tego kompozera. Jeżeli mamy w projekcie kompozer, to wystarczy jedna linijka. To jest akurat dla wersji 9. Natomiast istnieje też możliwość po prostu ściągnięcia pakietu i używania tego jako osobny plik. Tak? Tutaj mam przykład, jak to wygląda już po instalacji. To jest akurat przy instalacji kompozerem. Dlatego. Czyli tak, nasze klasy, które napisaliśmy, czyli w tym przypadku są show message, trzymamy to wiadomo w SRC katalogu, tworzymy standardowo, bo to można sobie skonfigurować, ale tak się przyjęło, że i defaultowe ustawienia są takie, że testy wrzucamy do katalogu tests, a nasza klasa testowa ma końcówkę test. Nie? Czyli chcemy testować klasę show message, to tworzymy show message test. No i tutaj widzimy też kompozera. Kompozer też wygląda tak, że on zawiera po prostu PHP Unit wersję 9. Nie? To jest takim ważnym plikiem, to jest PHP Unit XML. Jest to plik, który zawiera konfigurację. Konfigurację tego naszego, konfigurację tak naprawdę PHP Unit dla danego projektu. I co tutaj możemy pozmieniać? No możemy pozmieniać, jakie pliki mają być obsługiwane, jakie rozszerzenia, w jakich katalogach, tak jak mówiłem, że można to zmienić, tak? Czyli możemy to sobie dowolnie zmieniać. To pokażę też na przykładzie Drupala, że tam jest dużo większy ten plik. Jeżeli tego nie stworzymy, no to będą ustawione po prostu standardowe settings. Nie? I często jest tak, że ściągacie jakiś na przykład CMS-a, czy jakiś inny framework, który posiada testy już zaimplementowane, to bardzo często ten plik jest przygotowany i możemy go używać. Jak tak naprawdę odpalamy testy? Tak jak mówiłem, z komendy, tak? Czyli odpalamy komendę PHP Unit Test, on wtedy zasysa te ustawienia z tego poprzedniego pliku. W tym naszym przykładzie on szuka wszystkich plików z rozszerzeniem PHP, które mają końcówkę test i no, odpali nam. Wygląda to, zaraz pokażę, jak to wygląda, natomiast ja pokażę, jak to skonfigurować w PHP Stormie, żeby po prostu było to łatwiejsze i takie bardziej przyjazne dla nas. Co będziemy potrzebować? PHP Storma, tak jak mówiłem, PHP 7, może być też 8, może być też, jak macie 5, to wiadomo, też można, natomiast pokażę na 7, Xdebuga i na projekt z kompozerem, ten co stworzyłem, plus zainstalowany PHP Unit. W Stormie pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, musimy dodać interpreter command line. To jest taki przykładowy, jeżeli mamy zainstalowanego PHP lokalnie. Jeżeli bawicie się w Dockery, różne takie rzeczy, no to też ma to skonfigurować, natomiast to już trzeba się pobawić. Co jest najważniejsze? No, ścieżka do PHP, tutaj wtedy nam, jeżeli dobrze mamy wszystko zrobione, wyskoczy nam wersja PHP, plik konfiguracyjny PHP INI, ścieżka do Xdebuga. Ten Xdebug jest po to, żeby pokazało nam ilość kodu, który jest pokryty. Bez tego raportu nie będziemy mogli wygenerować. Następną rzeczą jest dodanie tego naszego frameworka testowego. Musimy to konfigurować w taki sposób, jeżeli używamy właśnie kompozera, to podajemy ścieżkę do autoloada i plik konfiguracyjny PHP Unit. Jeżeli tego nie zaznaczymy, no to po prostu będą
ustawienia standardowe. I ostatnią rzeczą jest dodanie, tutaj musimy sobie dodać po prostu ten nasz case testowy, gdzie wybieramy właśnie ten interpreter, który stworzyliśmy wcześniej. Tu wybieramy tego debuga, którego też dodaliśmy. Nam się powinno pokazać ten nasz test, że tak powiem. To będziemy tak tutaj odpalać. Odpalamy wtedy tymi przyciskami run, run albo ten drugi pokazuje nam, właśnie generuje nam raport pokrycia testu, pokrycia procentowego testami. No i napiszemy sobie pierwszy test. Flasza testowa, taka najprostsza, jaka się da. Show message, tak jak mówiłem, posiada tutaj parę metod. Show, print, get message i set message. Print to po prostu gdzieś tam echo nam rzuca. Get message to pobiera wiadomość i set message to zapisuje do zmiennej message. Pierwszy test taki napiszemy, na razie pusty. I czym on się różni od tej naszej klasy testowej? No, no tak jak mówiłem, zawiera końcówkę test, a metody, które chcemy testować, muszą zaczynać się od słowa klucza test. Nie? Czyli pisząc taki kawałek kodu i umieszczając go w katalogu test, mamy tak naprawdę pierwszy test, który już możemy odpalić. On, tak jak mówiłem, odpalamy tym przyciskiem. W tym momencie mamy, naprawdę, no to jest pusty test, więc on nam nic nie zwróci. Wykryło nam jeden test. Assertion jest 0, ponieważ nic, jakby nie ma nic w środku. Pokażę, jak to uzupełnić. No i tak naprawdę już mamy skonfigurowane środowisko. Teraz możemy się już bawić i pisać nasze testy. Nie ma testów, nie ma błędów. Pierwsza metoda testowa, tak? Przetestujemy, czy string, który wrzucamy do naszej metody setMessage będzie i wyprintujemy go na ekranie, czy będzie to samo. Jeżeli tak, no to znaczy, że nasza metoda działa i powinna wrócić true, tak? Ja tutaj dla testów stworzyłem randomowy jakiś string, który wrzucamy do setMessage. Tutaj mamy assert is string, czyli sprawdzamy, czy to jest string, tak? Czyli jeżeli byśmy tutaj wrzucili coś innego, to zaraz pokażę, to dostaniemy error. Tutaj jest print message, czyli wrzuci nam echo tego naszego stringa. I drugie sprawdzenie jest takie, że sprawdzamy, czy na ekranie będziemy mieli właśnie ten message. No jak widzimy, wykryło nam jeden test. Wszystkie są na zielono. Tutaj po lewej stronie w sztormie mamy takie właśnie wypisane wszystkie testy, które znalazł. Klasy testowe, metody testowe. Tu jest taki też fajna rzecz, że możemy sobie odznaczyć metody, które przeszły testy. Jeżeli mamy na przykład bardzo dużo testów, no to też trochę trwa. I możemy tutaj zaznaczyć, że chcemy powtórzyć jeszcze raz testy tylko z metodami, które nie przeszły testów wcześniej. Czyli na przykład widzimy jakiś błąd, poprawiliśmy go, nie chcemy odpalać wszystkich testów na nowo, to możemy odpalić tylko te, które przeszły. I teraz no, zobaczymy, jak to by wyglądało w przypadku, kiedy no, ktoś by coś tam zepsuł w kodzie. W naszej tej klasie show message, zamiast pobierania tego naszego stringa, który ustawiliśmy sobie wcześniej, wrzucimy jakiś inny i zmienimy to i puścimy testy jeszcze raz. I od razu mamy error, który mówi nam, że że expect value jest taki, a dostaliśmy taki. Testy od razu są zaznaczone tutaj krzyżykiem. No i error, czyli jeden test. Co możemy sprawdzać? Ja tam użyłem is string, czyli sprawdzanie, czy dana wartość jest stringiem. Natomiast to są takie też nie wszystkie, natomiast no, widać, że jest tego trochę. Tak, możemy sprawdzać, czy arrayka ma jakiś klucz, czy nie ma kluczu, czy zawiera jakiś element, czy nie zawiera, czy jest większy atrybut od, czy jest większy równy, czy instancja jakiegoś obiektu jest tym obiektem, który my potrzebujemy, czy na przykład pliki istnieją. Jest tego bardzo dużo, także jeżeli ktoś będzie chciał pisać, no to
to masz czym wybierać. No i do tego to jest taki, teraz używam to tak naprawdę tego podstawowego kodu, tak? Wszystkie dodatkowe jakieś rozszerzenia do PHP Unit, które dają nam dodatkowe klasy, dają nam jeszcze więcej możliwości. I teraz opowiem o tych właśnie data providers. To są właśnie taka funkcja, która pozwala nam uruchomić, żeby, tak jak tutaj napisałem, ręcznie tak naprawdę tego stringa, to wiadomo, to jest takie bardzo słabe, że tak powiem, tak się generalnie robi, nie? Do tego użyjemy właśnie data provider, żeby wygenerować sobie na przykład takie dane albo pobrać sobie z jakiegoś pliku zewnętrznego z bazy. Jak to robimy? Dodajemy adnotację data provider. Jedyne, co musi zwrócić taka metoda, ona musi być oczywiście publiczna, tablice, obiekt, takie rzeczy, które po prostu będziemy no, testować. Tak? Jeżeli chcemy testować jakieś message, no to musi być tablica ze stringami. Jeżeli będziemy testować jakiś obiekt, no to musi być zbiór tych obiektów. Tak to wygląda. No i teraz na przykładzie, żeby przetestować to, zmieniłem troszeczkę moją metodę print message. Dodałem tutaj trima i ona nią działa tak, że po prostu wywala z przodu i z tyłu wszystkie spacje, czyli jeżeli ktoś rzuci swojego na przykład maila ze spacją z przodu, to on to wytnie i wyrzuci nam już bez tych spacji. I sprawdzimy teraz na przykładzie takich właśnie message'ów, czyli mamy taką tablicę z naszymi wiadomościami, i ona w każdym wypadku powinna zwrócić ten sam, czyli hello world. Tak naprawdę tylko pierwszy jest taki stuprocentowo poprawny, natomiast nasz kod działa tak, że powinien to wszystko wywalać i zawsze powinien zwrócić nam hello world. Tutaj właśnie jest dodany data provider, czyli on wie, że ta metoda ma używać data providera i dodajemy tą samą nazwę, którą użyjemy tutaj, tak? Czyli tak, customowa nazwa już nasza może być, wtedy on wie, że musi wywołać tą metodę. No i jak widzimy, te wszystkie stringi powinny zwrócić nam true, czyli powinno wszystko przejść. On tak naprawdę wykona nam 5 testów, ponieważ każdy ten element jest, jakby odpala test jeszcze raz. Czyli gdybyśmy mieli tutaj 100 elementów, to on wykona nam 100, tak naprawdę 100 razy ten sam test z różnymi danymi. No i tak jak widzimy, czyli tutaj mamy podane wszystkie te stringi, które wrzucił do tej naszej metody testowej. 5 testów, wszystkie są OK. Czyli nasz kod działa tak, jak chcemy, wszystko jest fajnie. No przychodzi ktoś inny do naszego kodu, twierdzi, że dostał zadanie typu, że jednak na końcu ma nie wycinać tej spacji. No i znalazł taką metodę print message, mówi, a to zamienię tego trima na ltrima, czyli trimujemy tylko lewą stronę. No i co się dzieje? Odpalamy testy, no i okej, dwa testy przeszły, natomiast trzy z nich już nie przeszły, ponieważ spacja na końcu została, tak? Naszym, jakby tego, co oczekowaliśmy, to było hello world bez spacji z przodu i z tyłu, natomiast w dwóch przypadkach spacja została. No i wiemy od razu, co jest źle, tak? Czyli tak to wygląda. Jeżeli poprawimy, możemy uruchomić sobie testy jeszcze raz, właśnie tylko te zepsute przyciskiem. Wtedy te dwa pierwsze, ten pierwszy i trzeci nie będzie brany, nie będzie plan jeszcze raz. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy naszą klasę testową rozszerzyć o klasę test case. Jest to taka bazowa klasa, która posiada metody setup i teardown. I co one robią? One odpalają się przed i po wykonaniu testu. I to na przykład często jest używane do zbierania jakichś danych. Czyli na przykład testujemy tworzenie plików, tak? Czyli na przykład odczyt plików. No to jeżeli nie chcemy tych plików trzymać w repozytorium, to możemy napisać kod, który nam wygeneruje tą jakby listę plików i będziemy na nich działać, wykona testy, a po wszystkim w teardown damy kasowanie tych plików i ono nam to skasuje, nie? Także do tego to jest często wykorzystywane.
I teraz pokażę ten właśnie fajną rzecz, jak to, dlaczego warto używać właśnie tego PHP Storma z tym Xdebugiem. Jak widzicie, tutaj jest te statystyki, ile naszego kodu jest pokrytego testami. Daje nam taką w sztormie taką wizualną, fajną podpowiedź. Jeżeli mamy na zielono, znaczy, że ta metoda, ta klasa jest pokryta testami. Dodatkowo mamy tutaj taką statystykę, więc jak rozwiniemy sobie tu nasze foldery, to jeżeli mamy tych klas bardzo dużo, to możemy sprawdzić, co jest pokryte testami, co nie, to gdzie można by na przykład dodać test. No i te testy też są, jeżeli są na zielono, to znaczy, że mamy, znaczy to jest nasza klasa, która jest testowana, tak? Czyli jeżeli mamy na zielono, to znaczy, że jest do tej klasy, do tej metody test jakiś napisany. I to znaczy, że i tutaj klikając na to możemy to odpalić sobie. Możemy odpalić sobie ten test wewnętrzny. Także no to daje nam właśnie przewagę, jeżeli używamy Storma. Bardzo fajna rzecz. Tutaj właśnie zepsułem swój kod i wtedy to wygląda tak, nie? Czyli po odpaleniu testu, przepraszam, tutaj dodałem metodę delayed message, która nie jest pokryta testami, nie mamy testu tego. I wtedy od razu zmieniają się nam statystyki, tak? Czyli widzimy, że połowa plików ma testy, a połowa nie. I wtedy ten pasek miał się na czerwono. Ponieważ no, jest to konferencja Drupalowa, to wspomnimy o Drupalu. Większość testów w Drupalu bazuje na właśnie na PHP Unit. W Drupalu mamy generalnie cztery rodzaje testów. Unit, czyli to takie w zasadzie to, co pokazałem, takie bardzo bazowe, one tam dają nam te możliwości, o których też mówiłem wcześniej. Natomiast to, co jest najczęściej używane, albo dosyć często, są to te kernel testy. Są to testy, które mają już załadowane minimalną taką liczbę rozszerzeń, czyli jakieś takie właśnie tworzenie, łączenie z bazą. Takie rzeczy używane w Drupalu, tak? Czyli on tam inkluduje chyba tego podstawowe te klasy, tak? Czyli tam łączenie do bazy, tworzenie użytkownika, możemy stworzyć sobie, możemy jakieś tworzyć nody, takie proste rzeczy. Funkcjonalne to już mamy tak naprawdę całego Drupala dostępnego, czyli wszystkie rzeczy, które byśmy mogli wyklikać, to możemy przez tą klasę zrobić. I jeszcze jest też taka ciekawa klasa, która pozwala nam testować też JS-owe rzeczy, Ajaxy i takie różne rzeczy, więc to już wtedy mamy full zestaw. Natomiast no to już nie jest też takie łatwe, nie? I tak jak mówiłem o tym pliku PHP Unit na początku, to w korze, jeżeli wejdziemy sobie, wciągniemy sobie Drupala, w korze mamy ten pliczek, tak? Czyli PHP Unit XML i on jest skonfigurowany pod Drupala. Ponieważ testy w Drupalu umieszczamy troszeczkę inaczej, teraz pokażę jak. On jest skonfigurowany po to, żeby właśnie wykrywać te testy. Jest tak ustawiony, że on wie, gdzie szukać tych testów, jak je odpalić. I dlatego on jest gotowy, możemy go sobie użyć, trzeba go sobie podpiąć ten plik zamiast tego standardowego. No i testy w Drupalu wrzucamy w każdym module osobno. Czyli jeżeli mamy moduł, nie wiem, blok, tam tworzymy katalog test i oddzielimy, przyjęło się, że dzielimy testy na klasy testowe, czyli kernele umieszczamy w kernele, w unicie, funkcjonal, w katalogu funkcjonal. Tak to mniej więcej wygląda. Taką ciekawostką jeszcze, że jeżeli moduł na Drupal.org posiada testy, to możemy rezultaty testów podejrzeć przez Drupal.org'a. Wchodząc na dany moduł mamy automated testing i tutaj mamy liczbę testów, które zostały przeprowadzone, które przeszły, które nie przeszły. Generalnie wszystko o Drupalu, jeżeli chodzi o testowanie, możecie zobaczyć sobie na tych dwóch linkach. Jest tam bardzo fajnie opisane, jak to sobie skonfigurować też w Stormie, jak pisać tak naprawdę testy w Drupalu, jakich klas używać, ponieważ tak naprawdę bardzo dużo z gotowców. Jest to nam wszystko fajnie opisane. I teraz jeszcze mam takiego spina. Tu jak wygląda, jak klikniemy sobie na ten automated testy
jest właśnie lista naszych testów, które były wcześniej przeprowadzone. No i widać, że na przykład ostatnio tam moduł paragraf miał jakieś testy, które nie przeszły, nie? Czyli ktoś się wrzucił do kodu i to nie przeszło testu. Z takich jeszcze ciekawszych testów są testy wizualne, na przykład Visualception. Jak to działa? To działa tak, że porównuje nam to, co mieliśmy wcześniej na stronie, z tym, co mamy obecnie, czyli on ma zapisane takie referencyjne screenshoty, jakbym mógł powiedzieć, i porównuje je. Jeżeli wykryje jakąś różnicę, oznacza na kolor czerwony, tak? Czyli mieliśmy wcześniej, przed tym jakby update'em, mieliśmy pineski, dodaliśmy pineskę na stronie i on wtedy wykrywa, że jest różnica jakaś, tak? Czyli na przykład ktoś zmieni w CSS-ie, rozjedzie się lekko margin czy padnik, na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jak już dostaniemy takie testy, no to na pierwszy rzut oka widać, że to jest nie tak. To też jest bardzo fajna rzecz. I w sumie można powiedzieć, że to wszystko, co miałem dla Was przygotowane. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam i mam do rozdania parę nagród, to za chwilkę będą pytania. Halo, halo, halo. Paweł, przede wszystkim fantastyczna prezentacja, dziękujemy. Widać, że to nie jest pierwszy raz, kiedy my jesteśmy testami. A wiadomo, za testy, za testami idzie budżet i biznes musi to zaakceptować. W jaki sposób przekonałbyś biznes, który zleca projekt, żeby test wdrożyć na projekcie? No wiadomo, że to jest temat taki wrażliwy dla klienta, ponieważ mamy tak naprawdę, musimy napisać podwójny kod, tak? Czyli piszemy kod, który działa albo nie działa i do tego musimy napisać testy, czyli tak naprawdę podwójna robota. Natomiast na początku wydaje się, że oszczędzamy, ale w długiej perspektywie, jeżeli nie mamy testów, no to często wracają błędy takie bardzo małe, bardzo przypadkowe, gdzieś coś się zmieni, coś się wysypie. I development zamiast robić nowe rzeczy, musi wracać, naprawiać stare jakieś bawole, że tak powiem. I problem jest też taki, że, znaczy problem, argumentem zapisania do pisania testów jednostkowych jest to, że piszemy je tylko raz. Tak naprawdę pisząc metodę testową, jeżeli napiszemy ją dobrze i napiszemy ją tak naprawdę raz, czyli mamy klasę, która testuje, dajmy na to numer telefonu, że napiszemy test, który testuje numer telefonu, no to on się nigdy tak naprawdę chyba raczej nie zmieni. No jakieś naprawdę musiałoby coś być takiego szczególnego, żebyśmy musieli zmieniać walidację do telefonu. I ten kod już idzie z nami dalej, tak? Czyli mamy te testy, ta baza testów rośnie. To nie jest tak, że musimy ciągle pisać pracę do tych testów, pisać na nowo. No i w długiej perspektywie to jest to opłacalne, tak? Musimy bardzo dużo rzeczy, które tester musiałby testować manualnie, mam przetestowane z automatu. Ja mam takie pytanie. Mamy powiedzmy stronę firmową, jest tam jakiś blog, artykuły, newsletter. Co tam można testować innymi testami? No, na przykład walidację. Czyli jeżeli masz pola typu telefon, e-mail, imię, nazwisko, no to takie podstawowe rzeczy, no ale to można przetestować. Przetestować można zapis do, sam zapis jakby do bazy, tak? Czyli czy to już właśnie tak, to już bardziej kernel testowa. No w takim formularzu to raczej właśnie walidacja najczęściej, nie? Walidacja, coś jeszcze. No, unit testy tworzą do testowania klas, tak, nie? Czyli jakbyś miał tam tworzenie tej klasy formularza, no to byś mógł przetestować. Czy na przykład, jeżeli ma jakieś dependencji, to czy obiekty, które wchodzą do tego tworzenia formularza, będą tymi obiektami, które będą potrzebne. Tak? To tak, takie rzeczy. No, tak mamy, musimy zobaczyć tak naprawdę, jaką masz ta klasa formularza, jakie ma metody i co tam można przetestować. Nie? To pewnie oprócz tego, oprócz tej walidacji, no to no, trzeba by zobaczyć, co tam jest.
A drugie pytanie jest też takie na Cypress, bo test kartułowy. Nie, nie powiem. No, my z tych tak end-to-end, no to mamy właśnie te Visualception u siebie. Że właśnie testuje tak naprawdę już to, co klient widzi. Jesteśmy w stanie porównać, czy coś tam się nie zepsuło po drodze. No i Codeception. Tego tak naprawdę już mamy. Dzięki za prezentację. Podałem jeszcze tak przy okazji pierwszego pytania. Z mojego skromnego doświadczenia wynika, że warto to tak to, co chodzi o tej chwili. Pytanie, jak dobrze wiemy, wszyscy kochamy nasze kuki w Drupalu. Czy chodzi o projekt, wiadomo, to może być trudne, tak? Nie wiem, macie jakieś podejście do tego, próbujecie, nie wiem, testować te kuki, czy po prostu pomijacie, robicie to tylko dla... Nie dotykają tej... No, w Drupalu to właśnie, tak jak mówisz, no, dużo rzeczy jest już napisanych, czyli testy tych bazowych rzeczy są zrobione, natomiast testy, no, piszemy do customowych rzeczy typowo, tak jak właśnie, tak jak powiedziałeś, natomiast no, też staramy się też nie używać kuków za bardzo, szczególnie w tych nowszych wersjach. No i kod, dzielisz kod na takie właśnie minimalne jakby porcje, nie? Czyli starać się, żeby ten kod był solidem, tak? Czyli czym mniejsza partia kodu, tym łatwiej ją przetestować, tak? Czyli tutaj mówimy właśnie o unit testach, nie? Bo natomiast tak naprawdę, żeby tak jak mówisz, przetestować te hooki, no to już musimy tutaj raczej funkcjonalne testy, nie? Czyli to, co typowo wyjdzie dla klienta tak naprawdę, no to, co klient widzi na stronie, nie? Bo tak naprawdę hooki nadpisują rzeczy, które są już przetestowane, tak? No bo testy są napisane w głównym module, a hooki są po to, żeby je nadpisywać. No i tutaj właśnie wchodzą te nasze testy, te wizualne, funkcjonalne, nie? I oni tam to tak, no to zawsze to się da przetestować, tak? Natomiast no, będzie ciężko. Tak, jak nie ma pytań, to mam tutaj, jakby ktoś się chciał podszkolić też w Drupalu, w testach, to na Drupalize mi widziałem, że jest o tym tutorial. Więc mamy do wygrania Drupalize Me. A pytanie będzie takie, jak nazywa się twórca PHP? Gratulujemy wygranej. I mam jeszcze do rozdania, to są chyba zniżki na PHP Rysów, tak? PHP. Mam cztery takie. I teraz cztery pytania muszę zadać. Więc jakie rodzaje testów mamy w Drupalu? I po jednym. Każdy wymieni. Każdy, kto wymieni jeden, dostaje. Masz to. Zadasz komuś. Nikt nie chce? Takie łatwiejsze pytanie. To na przykład, jaka jest najlepsza firma Drupalowa? W Polsce? I dziękuję bardzo.